Proszę Michał, twoja dniówka. Przynajmniej chłopak jest bogaty. Warto było. YouTube'ów. Warto było, z najlepszymi warto pracować tylko za pieniądze. Dziękuję bardzo. Nagraliśmy scenkę, oddaj hajs. Nagraliśmy scenkę, oddaj hajs. Michał, no. Ej, kurde. Jadę właśnie do Karola Paciorka, który poprosił mnie, abym wystąpił, zagrał taką malusieńką rolkę w jego jednym z odcinków, a dokładnie w odcinku dzisiejszym, który będziecie oglądać dzisiaj o godzinie 19. Trochę się stresuję. Mojego vloga ogląda po 150 osób codziennie. U niego 150 tysięcy. No to nie był najlepszy pomysł, żeby wczoraj umawiać się z Sebastianem, a dzisiaj na 10 rano umawiać się z Karolem. Ale przynajmniej dzięki temu zobaczycie mnie w jednym filmiku. Cieszysz się? Nie przyspieszyła. Ścigamy się, kto będzie sprzątał kupę psa. Dorota zawsze wygrywa. No gdzie on jest? Długo czekasz? Nie. O, dobrze, że przyjdź tam. Dobrze. Dobra, to jesteśmy gotowi i będziemy zaczynać. Póki co wyłączam się. Jest to zajebiście trudne zadanie. Ale Michał świetnie daje radę, jest rewelacyjnym modelem. Uśmiecha się na zawołanie. Czekaj, wyostrzę, bo to proszę, jest ważne. To jest ważne, tak. Słyszałem, że najnowsza modyfikacja w vlogach Michała będzie taka, że będzie taki vlog, kiedy wszystkie ujęcia będą ostre. I wtedy ludzie zrobią tak. Jest! Nie, to się raczej nie wydarzy. Nie liczcie na to. Ten Karol to złoty człowiek. Nie dość, że pożyczył mi aparat, nie dość, że pożyczył mi mikrofon, to jeszcze teraz sprezentował mi aparat. Będę teraz biegać z dwoma. Dzięki, Karol. To co? Kończymy. Nagrane. Wyszło? I hope. Elo. Się okaże. Już miałem wychodzić. Agnieszka, naprawdę. O, właśnie wrzuciłem film. Ale spójrz, co się dzieje. Spójrzcie, co się dzieje. Trudno, ale wyruszamy. Agnieszko, przybywam. Fajnie jest się dowiedzieć, że Dorotka zdenerwowała samochód. Dobrze siada się do samochodu pełnego benzyny. Dzięki. Teraz mogę jeździć. No, Micha. Cześć. Cześć.
Szybka, fachowa robota. Tak jest. Zapłata. Agia, co się stało? Co się stało? Się wysypało. Ale nie. Ojej. Chyba jakieś perfumy się rozdały. A Michał Pakowy się przywołał. A tak szybko to łóżko złożyliśmy. Bo tu dno tu odpadło, o. Dobra, talerzy tam nie było. Nie było talerzy, same kubeczki. Bo prawdziwych cyganów już nie ma. Zostaliśmy tylko my. Cały samochód wyładowany rzeczami Agnieszki. Ali, wygodnie ci tam? Będziemy teraz jeździć po całej Europie. Jak prawdziwy tabor cygański. Nauczymy cię śpiewać i latać. Co ty na to? Szybkie ogłoszenia parafialne. Wczoraj zapomniałem, dzisiaj sobie przypomniałem, więc mówię. Po pierwsze, pozdrowienia, tak jak obiecałem, dla Pauliny z Gdańska. Całuję ci bardzo serdecznie. Jako jedyna wypowiedziałaś się w komentarzach i jako jedyna dostałeś ode mnie pozdrowienia. Druga sprawa jest taka, że chciałbym poinformować, kto robił mi zdjęcia na mój kanał na YouTubie. Jest to Richard Haidt HD, Rysiek w HD, jak go zwał, tak zwał, bo naprawdę nazywa się przeróżnie, a przynajmniej przeróżnie ludzie odczytują jego nazwę. Szukajcie go na Facebooku, Richard HD. I to on jest autorem tych zdjęć, bardzo ci za to dziękuję. Mam nadzieję, że po tym filmiku dostaniesz nagle taką ilość zleceń, bo naprawdę jest to fachura wielkiej wody. Dzięki jeszcze raz i wracamy do mojego dnia. Zbyt długo w domu nie posiedziałem. Wskakuję do swojego cygańskiego taboru i jadę do pracy.